Proszę Biblii nie wyrzucać na bruk, na trawę, na drzewa, na krzewy, bo to nie wypada. No ale czy oni wiedzą, co to jest Pismo Święte? No przecież po to byli wysyłani prorocy. Świadkowie Jehowy to tutaj w Polsce pojawili się od roku 1905. I teraz tak, Biblia mówi, czy będą słuchać ci moherowi, archodupscy wszelcy, ateistyczni, półateistyczni, mniej więcej, to niech wiedzą, że prorok był wśród nich, czy będą słuchać, czy nie będą, bo to świadkowie nie głoszą, żeby kogoś na siłę nawrócić, jak to moherowi mylnie przez całe wieki myśleli. Nie. Nie. O co chodzi? Czy będą słuchać, czy nie będą, to będą wiedzieli, że to był prorok Jehowy, że był wśród nich. Tak mówi Biblia. Będą jednak wiedzieć i nie będą mieli wymówki. Będą wiedzieć, że prorok Jahwe był wśród nich. Czyli chodzą na świadectwo. No dlatego taka nazwa. Świadkowie Jehowy. Przecież to sami nie wymyślili. Jest w Księdze Izajasza. 43 rozdział. Mówię to z pamięci. Wyście moimi świadkami.